Pamiętam, jak były żniwa. No najpierw jeszcze ojciec przyjechał Ursusem, jak pracował w pomie. Ja byłem małym chłopcem. Ursusem C45 i przyprowadził snopowiązałkę, ale pamiętam pierwszą snopowiązałkę, jak jeszcze przyciągnął i patrzy, co oni tam koło tej stodoły robią, a to była WC1, ona nie wiązała. I chłopi tam ze stodoły wynosili tą słomę i wrzucali na płótna do snopowiązałki i tam próbowali uruchomić ją, zresztą uruchomiona była, ale nie chciała wiązać. Nie? No ale później już weszły te snopowiązałki WC2, WC2-1, już dobrze wiązały, nawet nie było zastrzeżeń do nich. Nie? No to ojciec przyprowadził i wykosiliśmy u nas zboże, no i po tygodniu czasu, jak już wyschło, bo to było już ułożone w sztygi, była z wózka do stodoły. No, a najgorsze to było przekleństwo Młocka. Mocarnie się wzięło, trzeba było w kolejności tam poczekać, bo to we wiosce to zawsze tak według kolejności mocarnia szła. A skąd ta mocarnia była? Ta mocarnia była początkami wypożyczana z Państwowego Ośrodka Maszynowego z Oborni Śląskiej, albo był GOM, tak zwany Gminny Ośrodek Maszynowy. I tam wypożyczali na każde wioski jakieś tam mocarnię jedną, na przykład jakąś presę, garściówkę, bo jeszcze były te początki trudne. Rolnicy nie mieli praktycznie żadnego sprzętu do zbioru. To wszystko się Państwowe Ośrodki Maszynowe tym zajmowali i GOMy, Gminne Ośrodki Maszynowe. Później już te gomy zlikwidowali, bo już pełnym etatem dysponował Państwowy Ośrodek Maszynowy. U nas w Obornikach było około 50 Ursusów C45, no i około 50 zetorów różnych. Tak, te niskie były, a bociany i prawdopodobnie jeden był Farmal, ale to nie mogę tego potwierdzić. No i samochód służbowy był Willis. To zapamiętał taki malutki gazik, odkryty zawsze przyjeżdżał, nieraz dyrektor do ojca, kierownik. Lub motocyklami, tak jak Jawy 250, 350 i Junaki. To były służbowe, to brygadziści jeździli, no bo przecież tylu traktorzystów skontrolować, co oni robią, a każdy traktorzysta garażował tym ciągnikiem praktycznie w domu, w różnych wioskach. No, tam miał pług, przyczepę, kultywator, brony, co tam, snopowiązałka stała. No, przez okres zimowy to stała większość w pomie, w szopach, a jak się nie pomieściły, to kto miał możliwość, to u siebie w szopach, w stodołach garażował te maszyny. No i tak, tą mocarnię myśmy przyciągli do stodoły, no i trzeba było mucić. Tą słomę trzeba było wiązać ręcznie. Przeważnie 6 kobiet wiązało. 2 było na warstwie, na zapolu. Snopki wrzucaliśmy, podawaliśmy na mocarnię. Kobieta rozcinała ten snopek na stole, no i mężczyzna, który wpuszczał częściowo snopek, rozdrabniając, wrzucając do bębna, no, znaczy snopek zboża, no, który został tam wymucony, wyrzucony jako słoma, które kobiety tam wiązały, nie? 2 było na, podawało słomę już wymuconą. To jeden układał tam na wolnym zapolu, a drugi od kobiet odbierał ten duży związany snop i podawał właśnie temu mężczyźnie, który tam układał. A jak nie było miejsca, no to tymczasowo stuk koło stodoły ustawiali, duży stuk. Ale po zakończeniu mocki ten stuk z powrotem rozbierali, wnosili te ręcznie snopy i w stodole układali. Także to była bardzo ciężka praca. I co jeszcze najgorsze? Niesamowity kurz. Człowiek spocony, bez koszuli.
wszystko gryzło, plewy jęczmienne, żytnie przykładowo, nie? Teraz worki ze zbożem trzeba było nosić gdzieś tam 50-100 metrów do zamieszkania jakiegoś tam, nie każdy miał stodołę blisko domu, gdzieś tam trochę dalej i to trzeba było jeden drugiemu zarzucić na plecy i się szło i tam jeszcze po takich schodach krętych, tam na jakiś strych się wysypywało to zboże i biegiem z powrotem, bo już pełny worek był następny. A ile pracowało przy tych workach? Jeden, dwóch chłopaków przeważnie i każdy chłopak się zawsze popisywał, ja sam się popisywałem, co to ja nie uniosę i co to ja sobie rady nie dam, a niestety, no, to była bardzo ciężka praca. Aha, i tych ludzi trzeba było później odrabiać. To nie tak, że przyszło sześć kobiet i tam jeszcze tak, na maszynę, no to 10, około 12 osób nieraz trzeba było odrobić. Na drugi dzień już do sąsiada trzeba było iść, bo on u mnie był, u nas mucił, no to trzeba było już do niego iść. No i on rozdzielał pracę, gdzie kto przydzielał komu jakąś pracę, nie? Chłopcom przeważnie do worków dawali, albo na zapole, jak taki młodszy słabizna jakiś był, to na zapolu. Z góry na dół na mocarnię się fajnie wrzucało, ale jak się już obniżyło całkiem, no to z dołu trzeba było wysoko podawać na mocarnię te snopki. No. Kruszyło się ziarno, to ziarno leciało na głowę. Nieraz tu oczy często były zapruszone. Tu znowu dmuchała z mocarni, plewy wyrzucała. Teraz są ostatnie mocarnie, to już były takie, że plewy się wydmuchiwane były specjalną rurą na bok. No to jeszcze było takie, nie było tego kurzu takiego może. Do zakładania worków i tak dalej, to ile osób było? Jedna osoba? Przeważnie jedna osoba była. Ten, co poleciał z workiem, założył ten, drugi, niektórzy to sami. Wrzucił na wóz taki był trochę z samą spodnicą, że złapało się byle jak ten worek jakoś na ten wóz, za szypułę się ścisnęło i samemu się nachyliło i dawaj. Biegiem, bo owiec albo jęczmień tak sypał, że zaraz był znowu pełny worek. Mnie cieszyło czasami to, że ten worek jeszcze tak powolutku się nabiera. No ale to niestety to był już taki trochę nieurodzaj jak już ten, nie? A u nas to zawsze człowiek chciał tak, żeby jak najwięcej tego zboża namucić. No i to był każdy jeden, to był taki cel każdego rolnika, żeby jak najwięcej sypało zboże. No ale była ciężka praca. Zaraz po tym trzeba było szybko i się już przygotowywać do wykopku ziemniaków i to było znowu samo ludzi odrabiać i to. A czym była napędzana ta? Mocarnia była już później za mnie, w wyjątkowych wypadkach nie było prądu, to Ursusem C45 lub Zetorkiem mucili, a tak to elektrycznie już. No ciągle były problemy z tymi fazami, bo u tego włączył, to trzeba było wtyczkę rozmontować, bo silnik, zmieniona była faza, nie, w przewodach. To korki wysadzali, to różnie. Przewód się wkładało i patyczkiem przytykało się te. To było normalność. Nie było, że wtyczkę wziął, wsadził, nigdy nie pasowało. Ten miał jakąś po niemiecku, nietypową. Ten ma znowu bez tego, no, suche patyczki leżały nawet tam w takiej skrzynce, gdzie licznik był i ta wtyczka. To główne takie zabezpieczenie. Hebel był jeszcze taki, żeś wyłączył prąd, dopływ do tego wtyczki, mogłeś tam włożyć gołą ręką i wcisnąć patyczek, żeby ten przewód nie wylatywał. Trzy przewody się wciskało, nie? O nie, w tym kierunku silnik chodzi. Silnik buczy, brakuje jednej fazy, jak buczał. No, ja sam już później mówię o motowym, nie lubiałem tego. Tak mi nieraz dali, bo jakoś tak było, że jeszcze podrywek nie było, bo zaraz się wykonywało po żniwach. W tym czasie, jak były młotki o młoty, to podrywki pługiem pięcioskibowym. Bardzo lubiałem, bo to na świeżym powietrzu fajnie się orało, ściernisko było bardzo niziutko, ładnie ten, że ta podrywka tak pięknie wyglądała, że gospodyni zawsze naszykowała porządny obiad, alkoholu oczywiście też dużo było, orężady,
No, człowiek czekał na to zakończenie, ho, 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 bo zawsze jak się wymuciło, no to po kryjomu kobiety, ci co wiązały snopki, po kryjomu robili wianek dla gospodarza tego, na zakończenie. I później, no, skończyli, mocarnie się wyłączało, no to zaraz wszystkie ludzie się w jedno miejsce znieśli, gdzie jest ten gospodarz. No to mu wianek na głowę, czapkę mu zrzucali, wianek i do góry go podrzucali z tym wiankiem. No to teraz z woda, no to chodźcie do stołu. A tam już małżonka jego, obfite jedzenie, mięsiwo, pamiętam, mizeria, pomidory nakrajane w śmietanie, ogórki, no coś pychota, kanapki. Nie tak, że kiełbasa była, jakaś tam pęta kiełbasy na gorąco. Kanapki z kiełbasą były, z pomidorem, z jajkiem na twardo, szczypiorek, coś tam, jakaś cebulka. Kanapki się brało. Stosy na talerzach, to takie stosy poukładane tych kanapek. Gdzie teraz ktoś kanapkę by robił? No, smarowany chleb, na przykład tam smalcem, jeszcze czymś. To by tak smakowało, że nie wiem, jak ja mam te wspomnienia miłe, to... No, nieraz tej wódki się człowiek napił, głowa boli, człowiek wymiotuje. A pij, a co to nie wypijesz? No to się piło. Mając 16-17 lat. Później powiedziałem, nie, ja nie będę taki głupi. No. A jeszcze tam, gdzie u tego się co muciło, miałem jakieś drzewka owocowe, jakieś jabłko, nie dojrzałe nawet, aby coś zjeść, gruszki jakieś. A jeszcze jak dojrzałe gruszki, pełno, to się brało za pazuchę i tam koło mocarni, żeby blisko było pod ręką. No. A tak to woda do picia ze studni. No i oczywiście mocarnia, jeszcze musiała być woda w zbiorniku jakiś na wypadek pożaru. Łańcuch przyczepiony do mocarni, żeby jak najszybciej wyciągnąć mocarnię, jakby był pożar. Różne bosaki, osęki różne, łopaty, no i skrzynia z piachem. To było podstawowo, bo milicja jeździła, nawet sprawdzała. Nie straż pożarna, a milicja. To ja pamiętam, jak tutaj przyjeżdżał zobornik, taki Stefan Przybylski, tym motocyklem z przyczepą M-ką, no. To był kolega ojca nawet. 19-20 sierpnia będę w Wilkowicach. To jest jedna w Polsce największa wystawa ciągników. Tam jest około 300 eksponatów. Naprawdę jest na co popatrzeć. To jest super, super wystawa. Wilkowice koło Leszna. Zapraszam. Naprawdę będziecie naprawdę zadowoleni z tego. No to jest jedyna taka wystawa. No będzie na przykład pokazy różne, pokazy prac. Tak, o młoty, koszenie zboża, o młoty, przeciąganie, uruchamianie ursusów, lans bulldogów, bo to się uruchamia kierownicą. Zobaczycie, niektórzy jeszcze tego nie widzieli, także zapraszam Was. Uruchamianie zetorów korbą i inne imprezy. Także jest super, te Wilkowice jest coś pięknego. Piękny i zarząd, jest w porządku zarząd, chylę im czoła, bo naprawdę starają się, żeby z roku na rok coraz lepiej wyszło. Jakby będziecie, któryś z Was będzie chciał ze mną porozmawiać, proszę bardzo, będę do Waszej dyspozycji. Oczywiście, jak mnie rozpoznacie, no, chociaż ja widzę, rozpoznajecie mnie. Byłem w Mikołowie, od razu wszyscy, panie Franku, no ja Pana oglądam, ja Pana też oglądam, ja Pana, kiedy Pan znowu następnie ten. Byłem w Mielnie nad morzem, to samo. Niektórzy ludzie tam ze Szczecina poprzyjeżdżali, bo tam Pan Franek będzie, no to ja przyjadę, chociaż się porozmawiam z nim na żywo. Teraz tu byłem w Obornikach, kolega przyjechał, nie kolega, taki Pan przyjechał z Wałbrzycha specjalnie, mówi, bo Pan Franek tam będzie i na żywo sobie z nim porozmawiam, nie? Bardzo mi miło i pozdrawiam Was wszystkich, naprawdę, jesteście wspaniali, no.